Kilkakrotnie wspominaliśmy już o tym, że w tym sezonie przypomniały o sobie drużyny z dużym doświadczeniem od wielu sezonów grające w ligach Redbox. Jednym z takich teamów jest Cole Porter. W ostatnim sezonie ledwie 11 miejsce w pierwszej lidze. W tym gracze Cole Portera grają fantastycznie. W pierwszych 6 meczach 5 wygranych, 1 remis, potem wpadka z Tesatem. Czy zanosi się na kryzys, czy też nie? Na to pytanie odpowiedzi miał dać mecz z LSD Dębiec. Zeszłorocznej, można tak powiedzieć, w padce, no, nie udało nam się awansować. Właściwie rzutem na taśmę, być może w tym roku ta szansa się nadarzy, na razie jest dobrze. Kosicie równo dalej. Od początku, nie chcecie tutaj sprawiać, żeby los zdecydował za was, tak? No faktycznie kolejna młodość zespołu, na pewno zgranie jest za nami, doświadczenie to jest kolejny nasz atut. Ale usiedliście przy herbacie i porozmawialiście, co się stało w ostatnim sezonie, czy co trzeba zmienić? Nie, myślę, że takich rozmów nie trzeba było odbywać. Zespół już jest na tyle zgrany, na tyle się znamy, że każdy zna swoje walory, zna swoje wady. I no w tym sezonie staraliśmy się te wady jakoś zneutralizować i myślę, że jakoś to wygląda. No to co, dobry bramkarz, tak? Od tyłu zamurowane wszystko? No jakoś idzie. Na pewno nie jest to mój najgorszy sezon, ale no jeszcze wiele błędów popełniam i z pewnością może to wyglądać zdecydowanie lepiej. Tak, to tam z przodu się uaktywnił już w sensie strzelania bramek? No, wrócił do swojej świetnej dyspozycji Piotrek Palacz, który w poprzednich sezonach był zdecydowanym liderem ataku. Piękne bramki strzela Darek Oszmałek. Zresztą cały zespół w tym sezonie punktuje i z korzyścią dla drużyny. A ktoś nowy się pojawił? Nowa świeża krew, czy nie? Nie, właściwie gramy starym składem i tak jak już powiedziałem wcześniej, jest to nasz duży atut. No to cel jeden chyba, tak? W tym roku, w tym sezonie. No mam nadzieję, że się uda. Po pierwszej połowie wydawało się, że kryzys jest i to dość poważny, bo LSD prowadził już 3-0. To jest bardzo dobry wasz mecz, wyjątkowo dobry, czy normalny w tym sezonie i kosicie wszystkich, bo ostatnio wam się dobrze wiecie chyba. Mecz idzie pod nasze tempo, na razie wychodzą nam akcje, dobrze gramy z tyłu, mamy trochę szczęścia. Przeciwnik jest dobry, nie można ukrywać, bo Cole Porter to jedna z lepszych drużyn w tej lidze. Tak więc no, zobaczymy jak to się skończy, liczymy, że dobrze będzie dla nas. Ale pytam, czy tak gracie cały sezon, czy różnie bywało, czy jakoś ten start był chyba nie najlepszy, ale ostatnio idzie dobrze? Tak, dokładnie, start był nie najlepszy. Dwie takie porażki, no trudno powiedzieć, czy zabrakło koncentracji, czy słabszy dzień, no ale nie wyszło nam z tymi drużynami z dołu tabeli. No liczymy, że teraz będzie tylko już lepiej. Skład dobry, bardzo wyrównany, mocny, taki bardzo dynamiczny. LSD się jakoś też przebudował, wzmocnił? Tak, oczywiście, wzmocnił nas bramkarz Marek Wałkowski, przyszedł Wojtek Tic, dodatkowo jeszcze wzmocnił nas, dzisiaj go nie ma, Szymon Tarasiewicz i taki młody zawodnik, Patryk Treczka, ale też go dzisiaj nie ma. Co, ta dynamika taka, to w piłkę też potraficie grać, bo ta piłka was słucha, to nie jest przypadkowo, gdzieś tam chłopacy grali gdzieś? Chłopacy grali gdzieś, aczkolwiek już dawno z taką piłką zawodową nie mieli kontaktu, ale aczkolwiek ich umiejętności pozostały i nadal tutaj pokazują swoją klasę u nas właśnie w zespole teraz. Skoro z liderem potraficie tak rządzić na boisku, no rządzić, no, świetne kontry, 3-0 prowadzicie, może jeszcze coś tam dorzucicie, to znaczy, że jednak plan jest na czołówkę tej ligi. Plan jest taki, ale zawsze mam taki plan, a różnie to się kończy, tak więc w tym sezonie nie chciałbym już nic obiecywać, zapeszać. Zobaczymy jak będzie na koniec sezonu. Plan wiadomo jaki jest, ale nie będę tutaj mówił. Ale to jest wasza gra w tym momencie, tak chcecie grać, tak wam to odpowiada, bo widać, że się świetnie w tym czujecie, swobodnie. To nie jest jakiś wymęczony wynik, tylko takie swobodne granie. Tak, takie zazwyczaj jest założenie. Trójka z tyłu, dwóch z przodu, bardziej defensywna, głównie kontra. To przede wszystkim jest nasza taktyka na prawie każdy mecz. Aczkolwiek różnie to bywa, bo analizujemy zawsze grę przeciwnika, tak więc zależy jak przeciwnik gra, wtedy dostosowujemy się do tego jak on gra. Zawsze o to was pytam, bo właśnie nie tylko dobrze gracie, ale też dobrze się organizujecie. Jak dzisiaj to wygląda? LSD, nazwa historyczna się nie zmienia, jak tam organizacyjnie? Organizacyjnie też bardzo dobrze. Nowe koszulki mamy teraz, mamy w sumie dwa komplety strojów, tak więc wszystko jest w porządku.
drugiej części było już nawet 4-0 dla drużyny z Dębca, ale doświadczony Kolporter nie poddał się. Mozolnie odrabiał straty, strzelał piękne gole, a bramka Piotra Palacza w ostatnich sekundach dała Kolporterowi zwycięstwo 5-4.